Siema mordy i wariaty, mówi Spejson, Puchacki, oczywiks. Tak się przedstawiam, bo przez te okulary mógł mnie ktoś nie poznać. Zajebiste, nie? 3D. Z kina ukradłem, mam jeszcze kilkanaście sztuk, tak by ktoś chciał to pisać na priv, to się jakoś dogadamy niedrogo. No. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam rozwalony ryj. Wyjaśniam. Taka mała potyczka z cieślakiem była. Z cieślakiem Kondonem, nie mylić z psem Wala. Ale spokojnie, to tylko złamany nos. Powinniście zobaczyć jego. Leży znokautowany razem z dwoma menelami, co Wojtasowi radio z BM-ki wyciągnęły. No i to jest mały problem, bo w ferworze Wala i Wojtasa też posłałem na matę. I teraz trochę lipa będzie, jak odzyskają przytomność i se przypomną, że to moja sprawka. Co tu robić? Co tu robić? Co by zrobił Piętaszek? Co by zrobił Piętaszek? No tak, jakie to teraz proste! Oho! Budzą się! Niespodzianka! Co się stało? To się stało, że nam ten kretyn zajebał. Jezu, musiałem, inaczej byście nie mieli zaskoczenia. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się dnia dziecka. Jakiego dnia dziecka? Przecież osiemnastki to mieliśmy. Nie pamiętam, ile lat temu za mocno mi jebnąłeś. Urodził was ktoś kiedyś? Czyli jesteście czyimiś dziećmi? No... I taki pretest wystarczy, żeby świętować, nie? Patrzcie tu! Tru, tu, 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 tu! A kurna, ale zajebiście! Odzyskane radyjko moje, zajebane radyjko Cieślakowi! Odzyskana koperta moja, zajebana koperta Cieślaka! I do tego litrowa łycho, jakie bogactwo! Spejson, zwracam honor. A dlaczego te koperty są puste? No musiałem za coś tą flaszkę kupić. Ho, 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 kurwa! Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka! Dla nas też, w końcu nas też ktoś kiedyś urodził. Ktoś bywa cały grochów po nocy.